A my tu w Radiu Maria mówimy o uciekinierach z domu, że za Panem Bogiem tak lecą. Za krzyżem, za kościołem. Za... Oj. Tak, aby oni mogli za nami, mogli za Chrystusem. Coś mi to przypomina z tych dowód na pionierów. Wręcz, że warto tak, tak wojenny, a tu pionierzy z Suwałk. Czyli niektórzy to pouciekali z domu, niektórzy to... Nie przerażać. Bo to nie wolno przejeżdżać. Trzeba było mieć przepustkę. Może nie tak bardzo, ponieważ wiem w takim źle. I ogólnie jest zło na świecie. I im bardziej jestem trzeźwa w swoim życiu, im bardziej staję się taka dorosła i zaczynam zauważać to prawdziwe życie, to tak w sumie troszeczkę mnie przeraża ta dorosłość, przeraża mnie to, co się dzieje, ale wiem, że z Bogiem, wiem, że z Jezusem przy mnie, który trzyma mnie za rękę i który mnie prowadzi, to zło nic mi nie zrobi i nie jest wcale takie groźne, jakby się mogło wydawać. Pan Bóg. Jezus Chrystus poprowadzi Cię przez życie, czy przeżyje to życie za Ciebie? Poprowadzi mnie. Ja za siebie przeżyję to życie. Ale dzięki temu, że On mnie prowadzi, przeżyję dobrze, na pewno już teraz. Poszłabyś pod rękę z Twoją przeszłością? Ale to będzie dobre. Już nie jest po prostu przeszłością. Już no pojeść, ale wiesz, nowe są te tam prace, to co? Wiem, że na pewno był tam jakiś cel, że to była ta droga, która była mi pisana. I że dzięki właśnie tej drodze, którą przybyłam, dzięki tej mojej przyszłości mogłam poznać Boga tak naprawdę. Bo gdyby nie te wcześniejsze doświadczenia, nie byłoby mnie w tym miejscu, nie byłoby mnie tutaj teraz. Nie miałam po prostu takiej możliwości. A nie obawiasz się, że jeżeli ktoś Ciebie teraz słucha, to pomyśli, żeby doświadczyć Pana Boga, żeby doświadczyć miłości Jezusa Chrystusa, to trzeba mieć do czynienia ze złem? Nie, niekoniecznie, bo nie trzeba być złym, żeby poznać Boga. Dobrzy ludzie też to mają, też poznają i zależy, co komu jest dane. Tak? I jak jechałam, to wiesz, ja jadę przy łazienkach tam w dół. Pięknie. No i po prawej stronie jest duży hotel. Może to jadę. To cały hotel musiał być przez tych gości zajęty, bo wiesz, pomyśleć, że wjazd, wyjazd zablokowany, wszystko te urzędnicy, chłopi z takimi ciężkimi tekami z tych taryf, wychodzimy z wozu. Stoczyć się. Czy było mu to pisane? A jak? To są wybory nasze, których my dokonujemy, prawda? To niekoniecznie jest tak, że to jest nasze przeznaczenie, to my wybieramy tę drogę, to my ją kierujemy. Ale tak wiem, że gdyby nie po prostu te rzeczy, które ja przeżyłam do tej pory, nie miałam po prostu tak mocnego świadectwa dostania przez Boga. Nie poznałam go nigdy, bo po prostu nie trafiałam w takie miejsce, nie poznałam takich ludzi, którzy mi go pokazali. Nie byłoby w ogóle takiej szansy. The wall, wall. Życie bardziej wpisane jest miłość Boga. Tak. In heart. Tak. Taki dialog był pomiędzy Wojtkiem a Agatą. Heart. Z dobrym zwykłym. Heart, serce. Heart, heart. Właśnie dostaliśmy piękny komentarz, który no, zatrzymał łzy w moich oczach. Serce jakieś. Pozwolę go sobie przeczytać. Właśnie chciałam popełnić samobójstwo, ale przez przypadek włączyłam Radio Maryja i usłyszałam to świadectwo tej dziewczyny. Nie pamiętam imienia. Zrozumiałam jednak, że są osoby, które potrafią kochać bezwarunkowo, nawet czasem nie znając nas. Że można być szczęśliwym, tylko że ja nie potrafię w to uwierzyć. Ale mimo to dziękuję Wam za te świadectwa. Dodały mi one trochę nadziei, chociaż nie wiem jak długo. Jakbym mogła, to poproszę o modlitwę. Pozdrawiam wszystkich w studiu. No to od Was modlitwa ze studia. Bądź Panie Jezu uwielbiony w sercu tej dziewczyny za to, aby wiedziała, że jest kochana, że walczysz o nią poprzez nas. My walczymy i będziemy walczyć o Ciebie, modląc się codziennie. Żeńcę, żebyś wiedziała, że jesteśmy cały czas z Tobą. Bądź Jezu uwielbiony w sercu tej dziewczyny. Państwa pięć. Fajku.
oczywiście, mamy, zakochuje się, szczególnie, że w pierwszych momentach takiego związku zwykle partner robi wrażenie kogoś niezwykle zainteresowanego. To jest bardzo ciekawe, o tym pani pisze, o tych romantycznych początkach toksycznych więzi. Wielka pułapka dla wszystkich kobiet, które jako dziewczynki były socjalizowane do bycia tymi królewnami, które mają być oczarowane przez romantycznego księcia i jego wielkopańskie gesty. I to właśnie bardzo często tak się zaczyna. Ogromne zainteresowanie, troska, niezwykła bliskość, a potem po malutku, po kawałeczku okazuje się, że ta kobieta nie ma czym oddychać, bo ta bliskość to jest złota klatka, to jest kontrola, to jest zacieśnianie pasa. Dokładnie tak. I to ogromne zainteresowanie na początku, po pierwsze, z jednej strony buduje właśnie ten, taką nadzieję na to, że jakiś cud się wydarza, a z drugiej strony partnerowi daje ogromną ilość informacji, z których on później korzysta. Ta pułapka nie jest taką sobie po prostu pułapką, ona jest dokładnie uszyta na miarę. To znaczy dokładnie wiadomo właśnie przez to wstępne, dzięki temu, że temu wstępnemu zainteresowaniu, ten kontrolujący, przemocowy partner zbiera informacje, które mu się później przydadzą, ale one się nie przydadzą do tego, żeby wspierać tę osobę, którą tak dobrze od środka poznał, tylko do tego, żeby no właśnie wiedzieć, w jakie miejsce trafić. To trochę przypomina cechy i zachowania psychopaty. A jednak przemocy w rodzinach jest znacznie więcej, statystycznie rzecz biorąc, niż stwierdzonych psychopatycznych zachowań w społeczeństwie, procentowo rzecz ujmując. W jakimś stopniu te zachowania rzeczywiście przypominają zachowania psychopatyczne. No psychopatia, w tej chwili w ogóle mówi się o zaburzeniach osobowości, już a nie o psychopatii, jest kategorią kliniczną. Te kategorie kliniczne są nieostre, w związku z tym na tej skali pewnie do tych te środkowe wartości, no to są po prostu normalni ludzie funkcjonujący w społeczeństwie, którzy nie mają takiego absolutnego defektu polegającego na tym, że są całkowicie niezdolni do empatii, ale w jakimś miejscu, w jakimś momencie wybierają to, że z tej empatii czy z tej swojej zdolności do empatii nie będą korzystać. Będą raczej realizować taki wzorzec, który polega na tym, że właśnie mają całkowitą kontrolę. Skąd się biorą tacy mężczyźni? Czy to są też chłopcy wychowywani przez ojców stosujących przemoc wobec ich matek? Czy niekoniecznie? Czy to wcale nie jest takie proste? No ja myślę, że my ich wszyscy ich wychowujemy. Wychowujemy ich. Jackson Katz, który pisze o wzorcach męskich, między innymi o tym pisze w tej książce Paradoks Macho, zwraca uwagę też na to, że w naszej kulturze jednak ten wzorzec mężczyzny, takiego macho, jest nadal obowiązującym wzorcem w wielu środowiskach. I to właśnie niekoniecznie w środowiskach z marginesu. Mężczyzny, który ma władzę, kontrolę i rację, tak? Jest racjonalny, rozsądny i ma rację. I jest efektywny i ma wszystko pod swoją kontrolą. W związku z tym no, jakby nie może sobie pozwolić na to, że mu tutaj będzie coś uwspólniać. I oczywiście jest to kwestia tego, jak wychowujemy chłopców jako matki i ojcowie. Ale to są też wzorce. Wzorce, które się pojawiają w popkulturze. Tak, jak się jakie wzorce mogą małych chłopców doprowadzić do stosowania przemocy wobec kobiet w dorosłości? Takie właśnie w popkulturze, w których wszyscy jesteśmy zanurzeni. Zacznę od najbardziej drastycznego końca, to znaczy od pornografii. Gdzieś Mazurówna była. I nie mamy się co oszukiwać, ogromna ilość młodzieży występować. Wychowuje się, czyli ich edukacja seksualna polega na korzystaniu z dostępnych bardzo łatwo stron pornografii. Tak, i niestety bardzo silnym i popularnym działem pornografii jest ten dział, który obrazuje przemoc wobec kobiet, po prostu gwałty, symulowane gwałty.
Ja nie mogę wyjść z zadumienia, że to w ogóle jest legalne. Pokazywanie takich rzeczy. Oczywiście no, nikt tego nie kieruje do młodzieży, ale wiadomo, że właśnie chłopcy takie rzeczy oglądają. I jeśli nie są to, tak jak pani powiedziała, te gwałty są częste, ale też czasami nie jest to aż gwałt, ale jest to upokarzanie, tamta siła z jednej strony, a uległość, ale taka uległość, podległość z drugiej jest no, bardzo powszechna. Tak? Te filmy, gdzie wygrywa taka właśnie męskość, która jakoś jest oparta na specyficznym rodzaju siły. Nam się w ogóle siła czy moc kojarzy z tym, że ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. Ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. Tak? Bardziej na takim wzorcu konkurencji, a nie współpracy. Absolutnie. Masz popatrz na mazurówne trochę. Polega na właśnie takim wyrwaniu czegoś w tym materialnym świecie. Owszem, cenimy Jana Pawła II czy Dalaj Lamę, ale tak gdyby ktoś się zadał nam pierwsze pytanie, z czym ci się kojarzy moc, to prawdopodobnie nie była to taka pierwsza odpowiedź. Prawda? Nie mamy tych wzorców mocy niż przemoc. Myślę sobie, że to w dużym stopniu też o to chodzi. Ja też chciałam powiedzieć w obronie w pewnym sensie mężczyzn, że ja spotkałam w swojej praktyce terapeutycznej ogromną, może nie ogromną, sporo mężczyzn, którzy przynajmniej się poruszali na takiej granicy przemocy, byli blisko przemocy, z głębokim przekonaniem, że po prostu robią to, co dla nich należy. Że oni się starają utrzymać wszystko pod kontrolą i że to jest słuszne i właściwe. Już to jest ich rola, że ich może nawet im się to nie podoba, tak? Tak. Niekoniecznie im się to podoba, ale bez tego mają poczucie, że będą nikim, że będą kapciem, pantoflarzem i że to jest właśnie dokładnie do tego swojego typu. A co po drodze, zanim taki chłopiec dotrze do filmów pornograficznych, w jego wychowaniu ze strony rodziców, środowiska, nauczycieli czy popkultury jeszcze spotyka go takiego, że on bardzo boi się być tam. A co my wszyscy mówimy? Myślę, że to jest ciekawe pytanie. Tutaj będę się zastanawiać na bieżąco, bo to, co powiem, na pewno nie jest oparte na badania. Ale myślę sobie, że takie nagradzanie przede wszystkim tych rywalizacyjnych zachowań, miejsca w hierarchii, tego, że właśnie zajmowanie miejsca w hierarchii, i to jest to, co się wejdzie liczy. Chłopców, którzy są marzycielami, którzy są refleksyjni, których obchodzą uczucia, prawda, to natychmiast wiemy, że to jest niemęskie. Wszystko, jak się ma 5 lat. Ja też nie chcę powiedzieć, że taka siła polegająca na tym, żeby się przełamywać i żeby sobie poradzić samemu w lesie, nie jest wartościowa. Ja myślę, że to jest wspaniała rzecz, jeżeli nie robimy z niej absolutnej i jedynej wartości. Mężczyźni, później dorośli mężczyźni mają ogromny kłopot z tym, żeby czuć. Tak? Oczywiście znowu nie wszyscy, jeżeli uczymy ich szacunku do innych ludzi, no to cudownie, jeżeli uczymy szacunku do innych wartości, ale często tego nie uczymy. Także myślę, że właśnie ten nacisk na rywalizację i znowu na siłę wygraną, to właśnie to miejsce w hierarchii, to będzie jedna z tych rzeczy, która się dokłada do tego. A od dziewczynek tymczasem wymaga się empatii, troski, współpracy. Zresztą dziewczynki bardzo chętnie wchodzą w relacje. I potem, kiedy już ta dwójka dzieci dorośnie spotka się w jednym związku, no to jedno z nich właśnie walczy o tę swoją przestrzeń, o wybraną, a drugie, kobieta, w pewnym sensie poświęca własne granice na rzecz granic związku, na rzecz właśnie tej współpracy, na rzecz tej relacji. Tak. To bardzo mi się spodobało, to jak pani to powiedziała,
bo rzeczywiście tak jest, że na podświetlanie to nie wpadłam. To dążenie do bycia w relacji, troska, my, jest ogromną wartością dla dziewczynek, bo one są też tego uczone. Jeszcze taką zrobię małą dygresję, tak sobie pomyślałam o tym, jak my to robimy jako społeczeństwo. Ja myślę, że jest taki bardzo prosty przykład. Jak zobaczymy na to, ile zarabia i jaki status społeczny ma przedszkolanka menadżer. Średniego szczebla menadżer. Średniego szczebla menadżer. Co najmniej dwa razy to jest więcej czasami. No, pewnie tak. Jeśli, i też jeśli popatrzymy, jaki to ma status społeczny, te wszystkie opiekuńcze zawody, pielęgniarka, opiekunka osób starszych, nauczycielka klas początkowych i tak dalej. I tak dalej. To jest jakby bardzo silny przekaz, że to nie są wartościowe rzeczy. Opiekowanie się innymi to jest takie dla kiepskie, prawda? No dobrze, jednocześnie, oczywiście wszyscy tego potrzebujemy, mężczyźni też potrzebują bliskości, relacyjności, więc jakoś tam próbują z tego korzystać. Ale dziewczynki się tego uczą, bo są właśnie za to nagradzane, bo uczą się, że współpraca przynosi satysfakcję i później tego o to dbają. I usiłują współpracować z kimś, kto gra tylko do swojej branży. Dokładnie. I tego nie widzę. Ja myślę sobie, że to jest jeden z tych elementów toksyczności takich związków, tak? Wspomniała Pani o współuzależnieniu. Ja tak trochę mnie kłóciłam się z tą koncepcją współuzależnienia, aczkolwiek uważam, że ona jest wniosła ogromnie dużo do naszej wiedzy. Takim trochę słabym punktem, to co ja słyszałam od kobiet, takim trochę słabym punktem tej koncepcji jest przerzucenie na drugą stronę, to znaczy wiele kobiet mi mówiło, no dobrze, ale jeżeli ja słyszę, że ja mam tylko dbać o siebie, że ja mam przede wszystkim dbać o siebie, że ja mam przede wszystkim dbać o autonomię, że ważne są tylko moje granice, to ja nie chcę tego. To nie jest relacja. Ja w ogóle nie chcę takiego świata, w którym ludzie będą tylko dbali o autonomię. W tym sensie mówię, że to jest takie przesunięcie trochę za daleko, bo oczywiście kobietom, które są w toksycznych związkach, zresztą myślę, że jak większości kobiet w ogóle jeszcze w naszym społeczeństwie, większa doza autonomii jest potrzebna. Natomiast chcemy też często jako kobiety, żeby wartość właśnie troski i relacyjności też została uznana. Jeden z terapeutów narracyjnych, teraz nie pamiętam, który napisał o tym, że właśnie były te książki kobiety, które kochają za bardzo. I może już czas napisać książkę o mężczyznach, którzy kochają za mało. Że potrzebujemy tego spotkania gdzieś w pół drogi, potrzebujemy tego, żeby, i myślę, że wielu mężczyzn tego potrzebuje, nauczyć się, jak to jest właśnie trochę poszerzać te swoje granice, trochę wpuszczać, bez poczucia, że tracę twarz, tak? Że nie, właśnie nie tylko autonomia się liczy. No coś się dzieje na naszych oczach, na przykład w polu ojcostwa. Jest coraz więcej ojców, którzy uczą się troski, empatii, bliskości fizycznej i psychicznej z niemowlęciem najpierw, ale potem to się może również przełożyć na relacje rodzinne, na relacje z partnerką. I tutaj ewidentnie w ostatnich latach mężczyźni gdzieś mają okazję przedefiniować swoje role w takiej konstelacji rodzinnej. Ale to, co mnie bardzo interesuje, z czego chciałabym skorzystać w naszej rozmowie, to Pani doświadczenie w rozmowach z kobietami, bo na tym głównie oparta jest Pani książka, dlaczego tak trudno jest odejść. Co one widzą w momencie, kiedy ta nierówna gra się zaczyna, kiedy Pani już by widziała, co tutaj jest grane, że jedno myśli o sobie, a drugie myśli o dwojgu. Jakiego typu, nie wiem, zachowania, sytuacje są dla nich kompletnie przezroczyste, niewidzialne, a dla Pani byłyby już sygnałem alarmowym? To, co kobiety widzą, to bardzo szybko widzą perspektywę tego partnera, tak? Czyli w momencie, kiedy on robi awanturę o drobiazg, oskarżając ją
o to, że nie wiem, celowo właśnie nie odebrała listu z poczty, podczas gdy nawet nie było mowy o odebraniu listu z poczty na przykład, to one się czują niesprawiedliwie potraktowane, starają się to wytłumaczyć. Powiedzmy to, co jest takim typowym wzorcem. On zaczyna coraz bardziej krzyczeć i mówić, jak to ona o niego nie dba. I one po pierwsze biorą na siebie rzeczywiście odpowiedzialność, a po drugie starają się zrozumieć, jakie są motywy jego postępowania. Czyli usprawiedliwiają go przed samymi sobą. Tak. Mhm. Mówią, że się zdenerwował, że on ma ciężką pracę, że może rzeczywiście mogła się domyśleć, a w każdym razie jak się już nie domyśliła, to może zamiast się głupio tłumaczyć, mogła go od razu przeprosić. Tak, czyli kobiety wchodzą w taki wzorzec brania właśnie odpowiedzialności, poczucie winy, no to jest pewnie też to, co było opisywane przy współuzależnieniu, czyli tak, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby było lepiej, tak? Natomiast to, czego nie widzą, to nie widzą tego, że po drugiej stronie jest dorosły człowiek, który, tak jak każdy z nas, dokonuje wyborów. I nawet jeśli one zrobiły, bo już zakładam, że nawet mogły zrobić jakiś błąd, chyba ciągle robimy jakieś błędy, to jak on na to zareaguje, to jest jego wybór. To nie jest tak, że on ma w sobie takie oprogramowanie, które go zmusza do tego, żeby zrobić awanturę, upokorzyć albo powiedzieć, że ty się na niczym nie znasz. On dokonuje wyboru takiego zachowania. Myślę sobie, że tego kobiety często nie widzą. Także z jednej strony biorą na siebie winę i odpowiedzialność, z drugiej zwalniają z tej odpowiedzialności tego partnera. Ja tam piszę w którymś momencie o tym, że kobiety tak właśnie uczuciowo widzą w nim, widzą takiego małego, zagubionego chłopca albo właśnie zdenerwowanego, który miał trudne dzieciństwo i przecież należy go zrozumieć. I widzą tylko to, bo to nie odchodzi, żeby w ogóle tego nie widzieć. One nie widzą, że gdzieś tam tutaj obok stoi dorosły facet, który robi to, co robi. Także to jest jeden z tych ważniejszych mechanizmów. Są różne rodzaje przemocy, o tym już mówiłyśmy, przemoc fizyczna i psychiczna. I o ile wydaje mi się, że taka karczemna awantura jest identyfikowana jako przemoc przez większość osób, którym ta awantura jest robiona, to są jeszcze takie bardziej pośrednie, czy delikatne, czy mniej oczywiste formy przemocy psychicznej, które właśnie przez to, że są nieoczywiste, są jeszcze bardziej przerażające. Jakiego typu to mogą być zachowania? Myślę, że to się może przydać osobom, które nas teraz słuchają i zastanawiają się, co się zaniepokoiło, w jakiej są relacji, w jakim punkcie życia są teraz. Bardzo ciekawie pisał o tym właśnie Ivan Stark. On jest przedstawicielem jednym z takich nestorów ruchu przemocowego w Stanach, teraz już emerytowany profesor. Pisał o tym, że jeśli mówimy o traumatycznych wydarzeniach, to mówimy o tym, że jakieś wydarzenie jest na tyle duże, właśnie na przykład awantura czy pobicie, że przekracza siły obronne organizmu. Znaczy za duże jak na to, żeby można było na to zareagować. Natomiast w przemocy domowej mamy do czynienia czasami z takimi zachowaniami, które są za małe na to, żeby na nie zareagować. Tak, bo to są takie drobne rzeczy, właśnie na przykład takie, że partner kontroluje to, jak ma dom, jak różne rzeczy w domu mają wyglądać, co ma stać w którym miejscu, albo zwraca uwagę w złośliwy sposób, ale właściwie taki, że aż trudno powiedzieć, no trochę złośliwy, trochę nieprzyjemny, to gdzieś trafia w środek, boli. No ale jak na to zareaguję, to będzie może głupie, że ja nie mam poczucia humoru. A to, co wprowadza kobietę w taki stan pogubienia, to efekt kumulacji. To znaczy tych zachowań jest tak dużo w konkretnych, drobniutkich sytuacjach, że kobiety tracą poczucie własnej wartości, poczucie siły, ale też takie przekonanie, właśnie tą wiarę w swoją własną percepcję. Czy to, co ja widzę, to się naprawdę dzieje?
czy być może ja się jednak mylę, bo jak on mówi, że jest zupełnie inaczej niż ja widzę, czuję, wiem, no to może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak, ale tego jest, to są drobniutkie rzeczy dziejące się w konkretnych sytuacjach. Później przy gościach, albo nawet nie przy gościach, on może powiedzieć, słuchaj, ale ja uważam, że ty jesteś cudowną kobietą. I to jest jeszcze gorsze, bo to się nijak nie ma do tego codziennego doświadczenia. Tak? Także ten, to wewnętrzne jakby poczucie siebie się staje coraz bardziej rozmazane. A oczywiście przeglądamy się w oczach innych osób. Ja rozumiem, że się staramy jako dorośli ludzie polegać na sobie, ale gdybyśmy polegali tylko na sobie i nie próbowali uwspólniać świata, no to wszyscy bylibyśmy paranoidalnymi schizofrenikami, tak? No przeglądamy się, słuchamy, ważne jest dla nas to, co inni mówią. Także, no właśnie, te drobne rzeczy dziejące się na co dzień, to jest ten problem. No ale jak tutaj by odróżnić rozsądnie i racjonalnie drobne złośliwości od potencjalnie niebezpiecznych takich aktów pogardy, pozornie gdzieś tam zawoalowanych w żarci? Bo złośliwość to się może zdarzyć w każdym zdrowym związku, co najbardziej. Jak w ogóle można mieć taki styl komunikowania się? Młodzież, ja mam 20-paroletnie córki, czasem widzę, jak młodzież ze sobą rozmawia i pamiętam, że sami tak robiliśmy. Cały czas sobie prawimy rozmaite złośliwości. I to jest pewna konwencja, na którą obie strony się zgadzają, tak? Czyli tutaj jest ten warunek. To jest jeden warunek, że to działa w dwie strony. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli ja komuś mówię, słuchaj, ale jak powiedziałeś to czy tamto, to tak naprawdę zrobiło mi się przykro, to takie dwie, że tak powiem, reakcje do odróżniania byłyby. Jedna mówi, ojej, naprawdę? To jakoś w ogóle mi to do głowy nie przyszło. A druga, coś ty taka drętwa. Coś ty tak? taka drętwa, albo jak ty w ogóle możesz myśleć, że ja ci chciałem przykrość zrobić? No chyba coś z tobą jest nie tak. Więc to, czy ktoś jest w stanie uznać tę naszą perspektywę po fakcie no i właśnie, i czy to działa w obie strony? To znaczy, czy ja mogę sobie pozwolić z równym luzem na takie same złośliwości? To są też... Ostatnio doświadczyłam pewnego dialogu z osobą o przeciwnym mi światopoglądzie, w którym w pewnym momencie jako żart pojawił się termin przemocy domowej i ciekawa jestem, na ile ta sytuacja jest jakimś obrazem naszego potocznego wyobrażenia, czym przemoc domowa jest. Ja powiedzmy reprezentowałam światopogląd liberalny, druga osoba światopogląd konserwatywny w dużym uproszczeniu, rozmawialiśmy o tolerancji i ja właśnie w pewnym momencie mówię, że coś ze strony tej osoby mnie uderzyło i reakcja jego, bo to był mężczyzna, bo ha, ha, to może jeszcze do moich przewinień dorzucimy przemoc wobec kobiet, skoro ciebie to tak uderzyło. Tutaj mieliśmy po pierwsze zderzenie tego, że nieprzyjęta została moja perspektywa, tylko wyśmiana, obśmiana, bo jestem tutaj właśnie tą sztywniarą, która czuje się dotknięta. A z drugiej strony akurat po zastosowanie tej przemocy domowej jako czegoś, jako narzędzia takiego do wyśmiania, że no już wszędzie ta przemoc domowa, przemoc wobec kobiet. Tak. To jest, no to jest ja myślę, że to dokładnie jest ten wzorzec. To jest taki, że wyśmiejemy całe zjawisko, żeby ono nam nie zagrażało, prawda? To nie jest tak, że ja się zatrzymam nad tym i zastanowię, tylko pokażę, że no proszę bardzo, tutaj to jest, wrzucimy to do pewnej szufladki i jeszcze w dodatku z całej szufladki się będziemy śmiać. Przykre, muszę powiedzieć, że to są te niezwykle przykre sytuacje, które no, zdarzają się niezależnie od środowiska. Tutaj miałam jeszcze jedno wyzwanie w tej sytuacji, bo stanęłam w obronie partnerki tej osoby. I chciałam panią zapytać o rolę nas wszystkich w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem stosującym przemoc, nawet inteligentną, werbalną, takie właśnie złośliwości, ale też w połączeniu z egocentryzmem. Co my tutaj właściwie możemy zrobić? To jest ogromne pytanie i ja mam wrażenie, że od przedszkoli powinniśmy zacząć prowadzić szkolenia i warsztaty dotyczące reagowania na przemoc. Dotyczące tego, jak reagować na... No ja się czuję wyszkolona, a ta druga strona nawet nie zamierza się interesować tematem. Po pierwsze, jeśli reagowalibyśmy na stereotypy częściej,
po prostu, ja myślę, że każdy może mieć swój styl, bo zacznijmy od drobnych żartów, tak? Jeżeli śmiejemy się z żartów dotyczących gejów, jeżeli się śmiejemy z żartów dotyczących Żydów, jeżeli się śmiejemy, tak jakby, to, no to wspieramy ten sposób myślenia, tak? No spróbujmy z osobą, która się śmieje, zatrzymać ją w tym śmiechu, no to natychmiast właśnie zostaniemy oskarżeni o to, że blokujemy wolność słowa, że nie rozumiemy, co to jest poczucie humoru, że nikt tym osobom nie będzie mówił, co jest śmieszne, a co nie jest śmieszne i ich cenzurował. I co wtedy? Ja myślę, że tak, to zależy od sytuacji. Przypomina mi się taka rozmowa ze studentami w jakimś momencie i ktoś powiedział, że określając, że ktoś właśnie tam coś z pieniędzmi, tak, że ciuła te pieniądze, że Żydzi. I zaczęła się rozmowa na ten temat i właśnie była taka, mówię, ale przecież to jest żart, przecież tutaj nic złego nie mamy na myśli. I ja im powiedziałam, wiecie co, w Chicago uważa się, że Polacy są głupi, tak? Są strasznie głupi. I jakby, co byście powiedzieli na to, że za każdym razem jak ktoś coś mówi głupiego, to się mówi, że Polacze. I że to taki żarcik. To zmieniło klimat rozmowy, tak? Więc czasami pokazanie tego stereotypu w innym miejscu może być wyjściem, prawda? Bo to chodzi o to, żeby... Ja myślę sobie, że właśnie nie chodzi tylko o to, żeby walczyć, tylko żeby pokazać, czasami się udaje, dotrzeć do tego, że to rzeczywiście, jeżeli się znajdziemy w tej grupie, której to dotyczy, to się okazuje, że to przestaje być takie bardzo śmieszne. To jest jedna rzecz. No ja myślę sobie, że jeżeli widzimy też zachowania takie, które nas niepokoją, a obawiamy się, bo też tak może być, prawda, że to już jest na przykład krzyk. Jedną z możliwości, z których nie korzystamy, jest to, żeby się zwrócić nie do sprawcy, ale do innych. Tak, słuchajcie, z prośbą o reakcję. Tak, słuchajcie, a co wy o tym myślicie? Jak wam się to podoba? Wszystkim się wam podoba to, jak on się zachowuje? Tak, czyli troszkę niekoniecznie się ustawiając w pierwszej linii strzału. To są rzeczy, które możemy zrobić. Możemy spróbować, jeżeli już się nam nie uda, bo nie znajdziemy żadnej właściwej odpowiedzi na dany moment, spróbować porozmawiać po fakcie. Z jedną stroną, z drugą stroną, ze stroną, która na przykład była właśnie niesprawiedliwie czy upokarzająco potraktowana. Czasami wystarczy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, przepraszam cię, że nie zareagowałam, ale widziałam, co się stało. I to już jest dużo. To już jest bardzo dużo. To już buduje, w ten sposób małymi kroczkami trochę budujemy inny świat. Czyli z jednej strony budujemy sojusz z tą osobą, tak, która potrzebuje współpracy, ale ten sam tekst możemy powiedzieć do sprawcy. On też czuje, że nie jest bezkarny, tak? To może nie jest wielka kara, że zauważyłam i nazywam to po imieniu, ale jest to jakieś nazwanie właśnie, na światło dzienne, by wyciągnięcie tego, by co się zdarzyło. Ale tutaj przy tej okazji zastanawiam się, na ile, jak to z pani doświadczenia wynika, kobiety, które podlegają przemocy w związku, na ile one oczekują i chcą tej przemocy, tej pomocy, a na ile ta pomoc może być dla nich zawstydzająca, krępująca, obnażająca układ, który zupełnie nie przypomina tej bajki, którego one chciałyby strzec za wszelką cenę, za cenę własnych granic. Oczywiście, bardzo często kobiety, to począwszy od kobiet, które są nawet na ulicy szarpane przez partnera, kiedy ktoś się włącza, to one stają po stronie tego szarpiącego. Poprzez kobiety, które gdzieś doświadczają słownej przemocy i to się dzieje publicznie, też stają w jego obronie. Z różnych powodów. No, mamy całą masę stereotypów w głowie, to znaczy, że jeżeli coś nie wyjdzie w związku, to przecież wiadomo, że to wina kobiety. Tak, każdy wie. Takie mamy stereotypy. To w jakiś sposób świadczy o naszej wartości. Jest też często miłość, bo one się naprawdę go kochają, więc mają poczucie, że muszą go bronić. 40 minut rozmawiamy i pierwszy raz to słowo dopiero padło. Ale
temat. Ważne, ale ono jest naprawdę, jakby nie rozumiejąc, co jest nie tak z tą miłością, ale też jakby nie chcą jej odpuścić. Często też te nasze próby pomocy są po prostu upokarzające, tak? Mówimy, no jak ty możesz sobie na to pozwolić? A no właśnie. No dziękuję bardzo, no to ja nie dość, że dostaję po głowie z tamtej strony, to dostaję jeszcze po głowie od koleżanki, to ja już się całkiem schowam, zamknę w sobie i... Czyli bardzo uważać na to kierowanie sprawczości, tak? Na osobę, która podlega przemocy, czy jest ofiarą przemocy, jeśli zgodzimy się na ten termin, to jak w takim razie zaproponować podanie ręki takiej osoby, co do której mamy podejrzenie, że no jest uwikłana w taką przemocową relację? Ja mam wrażenie, że takim najbardziej prostym sposobem na początek jest po pierwsze takie uznanie, słuchaj, przeżywasz coś, dzieje się coś być może trudnego, dla mnie to, co on robi, jest oburzające. Czyli jakby skupienie uwagi na zachowaniach, nie na tym, co ona powinna, albo czego nie powinna, albo na co se pozwala, albo właśnie, już nie wiem, jakich słów używać, ale te wszystkie wokół tego, jej odpowiedzialności, tylko jak pani w którymś momencie powiedziała, nazywanie rzeczy po imieniu, ale też właśnie wobec tej osoby doświadczającej przemocy, kiedy nazywamy i oceniamy zachowanie przemocowego partnera, troszkę pamiętając o tym, że być może ona nie zareaguje na to natychmiast tak, och jak cudownie, to ja teraz go rzucę. No tak, no bo dotykamy czułego punktu tej bajki, która właśnie się nie spełnia. I na dodatek widzimy to i mówimy o tym. Natomiast, że jakby to jest takie wrzucenie pewnego nasionka, które rośnie. To jest prawdziwe podanie ręki, przynajmniej na początek. Pytanie, które jest zainspirowane tytułem pani książki, dlaczego tak trudno jest odejść? Czy odejście jest jedyną metodą na rozwiązanie sytuacji przemocowej w związku? Czy to jest takie oczywiste? Nie. Zupełnie nie. Ja mam wrażenie, że tutaj znowu można byłoby powiedzieć, że to zależy od obu stron, tak? Jeżeli osoba stosująca przemoc jest gotowa zobaczyć, że być może jej wzorce postępowania nie budują zdrowej relacji, jeżeli jest gotowa pracować nad sobą, tak? Począwszy od tego, zaczęło się od takich treningów, kontrolowania emocji, prawda? Takiego panowania nad swoimi emocjami, poprzez uczenie się rzeczywiście takiego dialogowego podejścia, czyli uznawania racji drugiej strony. Czyli jeżeli ten partner jest gotów rzeczywiście, ale tak realnie, wziąć kawałek odpowiedzialności na siebie. Widziała pani takie przypadki? Widziałam. Nie jest to powszechne. Natomiast to jest możliwe, szczególnie jeśli ta przemoc nie jest taką głęboką gdzieś decyzją, wynikającą też, jeśli nie z zaburzeń osobowości, to z takiego jakiegoś panicznego lęku przed bliskością, bo to często o to chodzi, tak? Że po tej drugiej stronie, po tej takiej siły, to jest taka niby wielka siła, tak naprawdę jest potworny lęk przed tym, że zostanę pochłonięty czy pożarty, tak? przez tą kobietę, która tak to my gdzieś tam na mnie zarzuci i już nie wypuści. Co zresztą, nie oszukujmy się, że tak bywa też z matkami, prawda, gdybyśmy już dalej w to wchodzili. Natomiast, no, jeżeli ktoś nie ma tego takiego bardzo głębokiego przekonania, że nie odpuści, to jest możliwe. Natomiast ważne jest to, żeby rzeczywiście sprawdzać, czy ten partner udaje i przeprasza, tak jak w klasycznych cyklach przemocy, prawda, teraz ci przynoszę róże i w ogóle jestem taki cudowny, ja już nigdy to się nie powtórzy, czy realnie w drobnych, codziennych sytuacjach przyznaje się do błędu, bierze odpowiedzialność, godzi się na zmianę układu ról. Mamy dla państwa książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, dlaczego tak trudno jest odejść, kto potrzebuje tę książkę. Kto potrzebuje tej książki, a nie kto chce tej książki. Właściwie zapraszam na osoby potrzebujące.
a nie takie, które chciałyby sobie postawić na półce, no to prosimy o maile na adres wieczór@tok.fm, wieczór@tok.fm. Dlaczego tak trudno jest odejść z pod tytułem Narracje kobiet doświadczających przemocy? Mogę słówko o książce. Jeszcze ja chciałam powiedzieć, że ta książka się składa z dwóch części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna. Ja tam piszę o psychologii, o przemocy, o narracjach. Szczególnie ten rozdział o narracjach jest taki mocno psychologicznie teoretyczny. Jeżeli kogoś to mniej interesuje, a interesuje go bardziej właśnie samo doświadczenie, to ta druga część, myślę, jest napisana dość popularnie i można zacząć od drugiej, a pod drugą część. Zapraszamy do lektury. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem była dr Bogna Szymkiewicz, psycholożka, psychoterapeutka, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam Państwa na informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich na magazyn Dorosłe Dzieci. Czasem się takie radzą głupio chytre najmądrzejsze.